Cześć wszystkim, się przedstawiam, historię oraz biografię Stefana Osowieckiego, znanego jasnowidza, przedwojennego jasnowidza polskiego, który był wielkim tak naprawdę jasnowidzem. No właśnie, dzisiaj przedstawię biografię tego człowieka, tego mężczyzny. No niektórzy mówią, że jasnowidz Jackowski to jest tak naprawdę nowe wcielenie Stefana Osowieckiego, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij jakże dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Stefan Osowiecki urodził się 22 sierpnia 1877 roku w Moskwie, w okolicach Mohylewa, a został zamordowany 5 sierpnia 1944 roku w Warszawie. On został zamordowany, jak wiadomo, podczas II wojny światowej. Polski inżynier zajmujący się zjawiskami paranormalnymi, uważany za jasnowidza, ukończył studia inżynierskie w Petersburskim Instytucie Technologicznym, napisał książkę Świat mego ducha i wizję przyszłości. Ta książka ukazała się w 1933 roku. No bardzo słynna tak naprawdę książka, to była taka pierwsza książka na temat właśnie jasnowidzenia, przewidywań i tak dalej. Życiorys. Jego ojcem był polski szlachcic Jan Osowiecki z okolic Mohylewa, inżynier i wynalazca, asystent Mendelejewa, właściciel dużych zakładów chemicznych. Matka inżyniera Bona z Newlin Nowochońskich pochodziła z Kowieńszczyzny. Stefan miał pięcioro rodzeństwa, dwie siostry Wiktorię i Wandę i trzech braci Stanisława, Henryka i Eugeniusza. No i tutaj na pewno jest podobieństwo takie, jeśli chodzi o jasnowidza Jackowskiego, bo jasnowidz Jackowski też pochodzi z wielodzietnej rodziny. W 1917 roku Osowiecki został uwięziony przez bolszewików i skazany na śmierć. Po 6 miesiącach egzekucja została wstrzymana dzięki wstawiennictwu wysokiego rangą urzędnika kolegi z młodości. Osowiecki został pozbawiony majątku i przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował jako inżynier. No i tutaj właśnie wiele osób mówi, że to był błąd, największy jego błąd w jego życiorysie, bo gdyby pozostał cały czas praktycznie tutaj w Moskwie, tak na terenach rosyjskich, no to zupełnie inaczej by to wyglądało, tak? A tak praktycznie przeprowadził się do Polski, potem miała miejsce wybuch II wojny światowej. Był dwukrotnie żonaty, nie miał jednak dzieci. Zginął w powstaniu warszawskim, najprawdopodobniej zamordowany przez gestapo 5 sierpnia 1944 roku podczas jednej z masowych egzekucji przeprowadzonych w ruinach gmachu Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych. To są Aleje Ujazdowskie 3/5. Jego grób na cmentarzu Powązkowskim jest symboliczny, gdyż zwłok nie odnaleziono. Co ciekawe, on już przewidział przed śmiercią swoją po prostu swoją śmierć, tak, okoliczności swojej śmierci, ale to zaraz o tym powiem. No i teraz zdolności paranormalne. Według relacji samego Osowieckiego oraz osób z jego otoczenia miał on następujące umiejętności paranormalne: telepatię, telekinezę, bilokację, eksterioryzację, postrzeganie aury. Zdolności Osowieckiego miały rozwijać się stopniowo. W wieku 14 lat zauważył u siebie telepatyczne odbieranie myśli. Na studiach ujawniły się zdolności jasnowidzenia i telekinezy, zaś w wieku 35 lat pozostało jedynie jasnowidzenie i bilokacja. Za osobę, która zauważyła rzekome zdolności Osowieckiego i nauczyła go technik ich rozwoju, uważa się Worobieja, żydowskiego kabalistę. Seanse z Osowieckim cieszyły się wielką popularnością, bywały na nich znane osobistości takie jak Ignacy Panderewski czy Józef Piłsudski. Jego doświadczeniami interesowali się również Karol Szymanowski, Kazimierz Sosnowski oraz Juliusz Osterwa. Seanse psychometryczne z Osowieckim wykorzystał Jeremi Wasiutyński, przygotowując swoją monografię o Koperniku, co spotkało się z dużą krytyką jako metoda nienaukowa. Stefan Osowiecki, opierając się na tej metodzie, wygłaszał w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego tezy na temat prehistorycznych form życia. Jedną z osób badających zdolności Stefana Osowieckiego był profesor Charles Richard, laureat Nagrody Nobla. Stefan Osowiecki miał wskazać miejsce katastrofy polskiego samolotu w górach w Bułgarii z 23 listopada 1937 roku, w której zginął podporucznik pilot rezerwy Tadeusz Dmoszyński. Osowiecki częściowo przepowiedział okoliczności swojej śmierci,
poinformował przyjaciół, że gdy umrze, nie odnajdą jego ciała, tak? No i to rzeczywiście miało miejsce, no bo przecież zginął tak tutaj w tym gmachu, praktycznie w tym budynku, razem z tutaj innymi osobami. No szokująca tutaj sprawa. I teraz zobaczmy sobie, że seanse Sowieckiego cieszyły się popularnością. Bywały na nie takie osobowości jak Ignacy Paderewski czy Józef Piłsudski, czyli rzeczywiście ci ludzie po prostu wierzyli po prostu w to, tak? I Sowiecki musiał mieć naprawdę no nie lada umiejętności, skoro no, potrafił takie tuzy, tak można powiedzieć, przekonać właśnie jak tutaj Ignacy Paderewski czy Józef Piłsudski. Natomiast tutaj przede wszystkim on stworzył jakby taką książkę, w której opisywał tak te swoje widzenia, przepowiadania, te właśnie jasnowidzenie. No bardziej tutaj był znany z tego, że dużo pomagał takim zwykłym ludziom, tak, w ich codziennych problemach. Rzeczywiście ludzie do niego przychodzili i tutaj Stefan Sowiecki rzeczywiście im pomagał w ich codziennych praktycznie zmartwieniach. Natomiast no pytanie takie jest, gdyby na przykład Stefan Sowiecki żył w dzisiejszych czasach, tak, jak bardzo byłby popularny. Na tamte czasy to wiemy, że praktycznie zachowała się tylko jedna książka. Ta książka była jeszcze nawet była w druku i było chyba 3,5 tysiąca egzemplarzy, czy 3300 egzemplarzy, więc to nie było też na taką masową skalę. Natomiast tak, no na pewno to widzenie, jasnowidzenie, no to są szokujące rzeczy, tak, których mógł dokonywać Osowiecki, tak, który właśnie mógł dokonywać Osowiecki. Pytanie jest takie, no niektórzy mówią, że on tak naprawdę dzięki swoim możliwością oswobodził się z tej śmierci, tak, no bo tu mamy w 1917 roku Sowiecki został uwięziony przez bolszewików i skazany na śmierć. Po 6 miesiącach egzekucja została wstrzymana, czyli on się jakby wiedział, jaki go czeka los, no bo przecież tutaj inaczej by został zamordowany, natomiast dzięki temu wstawiennictwu właśnie wysokiego rangą urzędnika kolegi z młodości został jakby wypuszczony tutaj na wolność, tak? Czyli to już była jakby jedna z przesłanek, która mówiła o tym, o jego jasnowidzeniu. Potem kolejna przesłanka właśnie mówiąca o tym, że jego ciało nie zostanie znalezione. No tutaj no naprawdę tutaj wyobraźcie sobie, że on już miał zdolności w wieku 14 lat. Zauważył u siebie zdolności telepatyczne odbierania myśli, a na studiach ujawniły się zdolności jasnowidzenia i telekinezy. Natomiast w wieku 35 lat pozostało jedynie jasnowidzenie i bilokacja. Bilokacja. No tutaj bilokacja, czyli no, nie musi to być dosłowne tak naprawdę interpretowanie, tak, jeśli chodzi o bilokację. Może to być po prostu bilokacja w innym tak naprawdę znaczeniu. To nie musi być taka sytuacja, że on musi być jakby w dwóch miejscach naraz, tak? To nie do końca musi w ten sposób wyglądać. Natomiast może się rzeczywiście kontaktować na przykład z duszą, która znajduje się gdzie indziej. I w ten sposób może wyglądać ta jego bilokacja. Dosyć też ciekawa sytuacja jest, jeśli chodzi o na przykład jego śmierć, tak, no bo on zginął w Powstaniu Warszawskim. Przecież na dobrą sprawę tutaj no, urodził się praktycznie w okolicach Moskwy, znaczy w Moskwie dokładnie, tak, w okolicach Mohylewa. To też jest kuriozalna zupełnie sytuacja, czyli teoretycznie tutaj nie powinien zostać zamordowany, tak, nie powinien zostać zamordowany, tylko powinien na przykład wyjechać, a rzeczywiście pozostał. Także no tutaj Stefan Osowiecki zachował wiele wizji, przepowiedni, zresztą można zobaczyć na moim kanale przepowiedni dla świata i też dla po prostu Polski. I te rzeczywiście te po prostu rzeczy, część po prostu z nich się realizuje, tak, one się po prostu zrealizują. Natomiast co do tego zjawiska tak naprawdę tutaj, tak, że ono nie jest potwierdzone jakby przez naukę, no tak samo jeśli chodzi o jasnowidza Jackowskiego, tutaj naukowcy nie są tego potwierdzić, tak, bo to są praktycznie pojedyncze jednostki, osoby, które mają ten dar, i tutaj naukowcy nie chcą tego potwierdzić. Zresztą jasnowidz Jackowski mówi wielokrotnie, że jest w stanie po prostu przedstawić swoje dowody, poddać się testom, próbom jakiejś komisji, tak, naukowej, żeby rzeczywiście go zbadali tutaj, jeśli chodzi o te dowody jasnowidzenia, tak, żeby potwierdzić te dowody jasnowidzenia. No ale tak powiedziałem, to są po prostu pojedyncze elementy, tak, pojedyncze po prostu przypadki, można powiedzieć. I teraz tak, co to jest postrzeganie aury, to inaczej ezoteryka? Jest to zjawisko polegające na obserwacji nienaturalnych kolorów oraz kształtów
otaczających ludzi i przedmioty. Według osób deklarujących, że posiadają taką umiejętność, rozmiary i kolory mają świadczyć o odczuwanych emocjach, stanie duchowym, a nawet zdrowiu i witalności badanej osoby. Aura jest utożsamiana przez parapsychologów ze znaną w ikonografii chrześcijańskiej aureolą otaczającą głowę świętych, między innymi utożsamianą z aurą z polem morfogenetycznym, tak? No właśnie, to pole morfogenetyczne może być jednym z odpowiedzi na pytanie dotyczące właśnie jasnowidzenia, tak? Jeśli chodzi o jasnowidzenia, dlaczego na przykład niektóre osoby mają ten dar jasnowidzenia, a niektóre nie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij jak żywdzą, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się.